Egipska magia. Egipski cud. Dwa kosmetyki o bardzo podobnych nazwach, o bardzo podobnych składach i bardzo podobnym działaniu. O co tutaj chodzi? Sprawdźmy, czym różni się oryginał od zamiennika lub też podróbki. Witajcie moi drodzy, taki mały wstęp na początek dzisiejszego kosmetycznego filmu i opowiem wam dzisiaj, co myślę na temat tych dwóch produktów. A zaczęło się wszystko od tego, kiedy pokazałam wam na moim Instastory właśnie ten oto preparat. Było swego czasu o nim bardzo, bardzo głośno wśród influencerek polskich, zagranicznych i sama postanowiłam go przetestować i sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi. Wybrałam się do Sephory, kupiłam sobie stacjonarnie pierwsze opakowanie, to już jest drugie. I powiem wam, że rzeczywiście zakochałam się w tym preparacie i nie dziwię się, że tak wiele osób go poleca, bo jest świetny. Ale kiedy pokazałam wam ten oto krem, no można by było powiedzieć, że jest to krem, dostałam wtedy od was bardzo dużo wiadomości i pytań. Czy widziałam już nasz polski zamiennik od Eveline? Co sądzę na jego temat? Czy składy są podobne? Czy działanie jest podobne? Czy mogłabym nagrać film, w którym właśnie wypowiem się na temat tych dwóch produktów? No i stwierdziłam, że okej, poszłam do Rossmana za niecałe 20 zł. Kupiłam to oto duże opakowanie i zaczęłam sobie testować i sprawdzać, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I muszę wam powiedzieć też na wstępie pewną ważną sprawę. Otóż w kosmetyce, a w sumie to w całym naszym kosmetycznym przemyśle, jest tak, że marki inspirują się troszeczkę sobą, tym co jest nowego na rynku, jakie powstają nowe substancje aktywne i tak dalej, i czerpią jedna od drugiej pewne pomysły. Moglibyście powiedzieć, że tak w sumie nie powinno być, bo to jest takie trochę zgapianie od siebie. No ale już tak jest, kiedy pojawia się jakiś fajny składnik aktywny. Na przykład swego czasu pojawił się aktywny węgiel i na pewno większość z was zauważyło, że nagle wszystkie marki kosmetyczne miały w swojej ofercie preparaty właśnie z tym aktywnym węglem. On był wszędzie, maseczki, płyny do oczyszczania, kremy, produkty do oczyszczania skóry na naszym ciele. No było tego bardzo, bardzo dużo. Ostatnio CBD. Wszystkie marki nagle mają CBD. I tak niestety jest. Kiedy jest coś fajnego, to trzeba to wykorzystać, najlepiej jak się da. Ale z drugiej strony, kiedy tak popatrzyłam sobie na te dwa produkty, to stwierdziłam, że mimo iż jest maleńka różnica w składzie pomiędzy nimi, o czym zaraz się oczywiście przekonacie, to nie do końca podoba mi się to, co zrobiło Eveline. A praktycznie zgapiło nazwę. Oryginał ma Egyptian Magic. Krem od Eveline ma Egyptian Miracle. Składy, tak jak powiedziałam, są też prawie identyczne. Nawet opisy producentów, bo jeden i drugi twierdzi, że te preparaty to są ratunki, kremy ratunki, które możemy wykorzystać na wiele sposobów. Można by było powiedzieć, że są to takie preparaty uniwersalne, dobre na wszystko, działające na wszystko, w 100% naturalne i dla każdego. Czy tak rzeczywiście jest? Zacznijmy może od tego, co te preparaty mają w składzie i powiem wam tyle, że ten od Eveline różni się tylko jednym składnikiem, a jest to olej słonecznikowy. No i teraz tak, zobaczcie sobie sami jak to wygląda. Kolejność w składzie jest prawie identyczna, jeśli chodzi o egipską magię i egipski cud, ale co my tutaj mamy fajnego? I czy to rzeczywiście jest 100% skład naturalny? Owszem. I teraz, słuchajcie, pierwsza najważniejsza rzecz, czyli mamy oliwę z oliwek. Jak działa oliwa z oliwek? Ona zawiera polifenole, witaminy, regeneruje przepięknie skórę, uzupełnia niedobory lipidów, chroni przed czynnikami zewnętrznymi, ale też nawilża, odżywia i opóźnia procesy starzenia. Więc jak najbardziej tak, bardzo fajna substancja, bardzo fajny składnik i warto z niego korzystać. Co mamy dalej? Dalej mamy wosk pszczeli. I teraz, wosk pszczeli to jest tłusty emolient. I uwaga, może być komedogenny. Tak,
Dobrze usłyszeliście. Więc osoby, które posiadają cerę tłustą, powinny się troszkę zastanowić nad tym, czy to będzie preparat odpowiedni dla nich. Ale jeszcze do tego wrócimy. Co mamy dalej? Wosk pszczeli tworzy warstwę okluzyjną na naszej skórze, czyli działa pośrednio nawilżająco. Do tego wykazuje działanie regenerujące, wygładza włosy, wygładza skórę. Umożliwia on powstawanie emulsji, czyli też wpływa na lepkość formuły danego preparatu. Chroni krem przed rozwarstwieniem, przedłuża jego trwałość i nadaje taki mętny, opalizujący kolor. Kolejny składnik, czyli właśnie olej słonecznikowy. Co nam daje olej słonecznikowy? To również jest tłusty emolient, który również tworzy okluzję na naszej skórze. Wygładza i regeneruje naskórek. Jest także źródłem witaminy E oraz kwasu linolowego. Następny składnik to miód, jeden z moich ulubionych. Również silny antyoksydant. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, grzybobójczo, kojąco, odżywczo, nawilża, wygładza, jest bezpieczny dla kobiet w ciąży, jest humektantem w kosmetyku. Może być stosowany przez każdy rodzaj skóry, ale uwaga, osoby z alergią na miód powinny się zastanowić, czy to będzie dobry produkt dla nich. No i to też, co jest bardzo ciekawe, miód często wykorzystuje się w kosmetykach jako zapach. Idziemy dalej i mamy pyłek pszczeli. Moi drodzy, pyłek pszczeli jest bogaty w witaminy, minerały, aminokwasy, białka, działa bardzo fajnie przeciwstarzeniowo, ale też biostymuluje, wygładza, wzmacnia i może mieć działanie alergenne. Czyli mamy kolejną substancję, która może wywoływać uczulenia, podrażnienia i alergie na skórze. Dwa ostatnie składniki to propolis, który działa bakteriobójczo i przeciwłojotokowo. Wygładza i regeneruje skórę, jest bogaty we flawonoidy, ale też zwalcza wolne rodniki, czyli działa przeciwstarzeniowo. I na sam koniec mleczko pszczele. Jest ono stosowane w kosmetykach do stężenia maksymalnie 10%. Działa przeciwzapalnie i przeciwstarzeniowo i jest też wspaniałym antyoksydantem. A mleczko pszczele wspomaga gojenie ran. Działa antyseptycznie. Tonizuje, zmiękcza i wygładza skórę. Ma też bardzo specyficzny zapach, więc może troszeczkę wzmacniać zapach kosmetyku i może wykazywać działanie uczulające. Teraz już wiecie, co mamy w składzie obydwu preparatów. Naprawdę bardzo fajne składy i bardzo ciekawe, jeśli chodzi o działanie. Przez co też nie dziwię się, że producenci nazwali te dwa produkty jako ratunki, bo tak będą one działały. One będą tworzyły na naszej skórze warstwę okluzyjną, czyli chroniły ją od zewnątrz i od wewnątrz. Będą regenerowały, wzmacniały, nawilżały, odżywiały, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, uwaga, jeśli jesteście alergikami, jeśli jesteście osobami, które są uczulone na miód i wszelkiego rodzaju pochodne, czy też substancje związane właśnie z takimi wydzielinami odzwierzęcymi, właśnie z tym miodem i tak dalej, propolisem, mleczkiem, to nie będą preparaty dla Was. A dla kogo? Na pewno sprawdzą się świetnie, jeśli chodzi o skórę suchą. Bo osoby, które posiadają skórę suchą, pokochają właśnie te dwa kosmetyki ze względu na ich takie uczucie kojenia, łagodzenia, nawilżenia, być może tego usunięcia, takiego ściągnięcia, przesuszenia na naszej skórze. Na pewno sprawdzą się bardzo dobrze u takich oto osób. Sprawdzą się te kremy również dobrze w takich newralgicznych miejscach, jak na przykład przesuszone pięty, mocno przesuszone łokcie. To będzie coś dla Was. Niekoniecznie idealnie sprawdzą się u osób z cerą tłustą czy też mieszaną, ale mogą być fajnym rozwiązaniem w okresie zimowym. Kiedy szukacie takich preparatów na zimę, które będą nieco tłustsze, które też będą chronić Waszą skórę przed mrozem, przed zimnem, przed wiatrem i będziecie je stosować właśnie jako taki opatrunek, taką
ochronną warstewkę na waszej skórze. Poza tym zbliżają się ferie i pewnie też większość z was wyjedzie w góry, na narty, więc te kosmetyki, naturalne kosmetyki, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Przejdźmy teraz do różnic. Jak już powiedziałam, nazwy. Widzicie też pojemność. Eveline dostaniecie w pojemności 40 ml. Nie ma innego wyboru, tylko te 40 ml za około 20 zł. Dokładnie 19,90 za tyle kupiłam ten oto preparat. Jeśli chodzi o oryginał, to tutaj mamy dwie opcje. Mamy właśnie taki słoiczek, który ma pojemność 30 ml, o ile się nie mylę. No nie mam tutaj na opaku. 30 ml i może Wam on służyć również jako taka wersja podróżna, czyli będzie on mniejszy od tego Eveline, ale mamy też dużą opcję, chyba około 120 ml i jest już on bardzo, bardzo drogi. Zresztą z tego co pamiętam, zaraz słuchajcie, sprawdzę sobie dokładnie ceny, bo nawet sobie spisałam, żeby Wam się tutaj nie pomylić, jeśli chodzi właśnie o ten... o tą egipską magię, to mamy tak, pojemność 40 ml, 30 ml w cenie 80 zł, a pojemność 120 ml w cenie 170 zł. Więc różnica jest. I różnica jest ogromna. Nie każdy z Was będzie mógł sobie pozwolić na zakup tego oto oryginału, więc takim fajnym rozwiązaniem jest produkt od Eveline. No nie ma co ukrywać. 20 zł, a 100 parę złotych, jest ogromna różnica. Jeśli chodzi o same konsystencje, bo to też warto wspomnieć. Każdy z nich ma taką, powiedziałabym, tłustą, a całkiem przyjemną konsystencję, którą przed nałożeniem na skórę warto, tak o zobaczcie, rozsmarować sobie w dłoniach, żeby on się troszeczkę rozgrzał i zmienił się w taki delikatny olejek. I wtedy nakładamy go sobie na skórę, czy to na o, tak jak ja w tej chwili, na grzbietę naszych dłoni, czy na skórę naszej twarzy, czy w jakichkolwiek innych miejscach, rozsmarowujemy i oczywiście od razu poczujecie na skórze tę taką tłustą warstewkę. Tak jest w przypadku kremu od Eveline i tak samo jest w przypadku tej oto maści kremu oryginału, bym tak powiedziała. W przypadku obydwu tych produktów konsystencja jest bardzo podobna, nawet kolor jest identyczny. Tyle tylko, że mam wrażenie, Eveline ma taki, powiedziałabym, specyficzny zapach i nie każdemu ten zapach może przypaść do gustu. Jeśli chodzi o ten oto preparat, zapachu nie ma. Ja tutaj nie czuję absolutnie nic. Chociaż pewnie część z Was, osoby, które są wyczulone na takie produkty zawierające miód w swoim składzie, być może też coś tam sobie wyczują, ale żaden z nich nie ma takiego charakterystycznego zapachu miodu, takiego zapachu, który kojarzy nam się, nie wiem, z miodem na kanapce. Mam nadzieję, że to w łatwy sposób Wam wytłumaczyłam, o co chodzi. Natomiast każdy z nich rzeczywiście działa identycznie. Jest to ukojenie, jest to nawilżenie, jest ta regeneracja. Można stosować każdy z tych produktów również na włosy, żeby sobie delikatnie wygładzić na przykład końcówki włosów, ale tutaj też musicie bardzo, bardzo uważać z tym, żeby nie nałożyć zbyt dużo tego produktu, bo on się nie będzie wchłaniał. On będzie pozostawał na waszych włosach i może też je obciążyć lub sprawić, że zbyt szybko staną się tłuste. To jest też fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o okolice tutaj ust. Powiem Wam, że przetestowałam każdy z nich i bardzo fajnie sprawdzają się jako balsam i też taka kuracja na noc, kiedy idziecie spać i chcecie, żeby te Wasze usta były pięknie nawilżone, to warto nałożyć sobie jeden z tych preparatów właśnie taką cienką warstewką na Wasze usta. No i to, co też pewnie zauważyliście, nie ma konserwantów. Nie ma tutaj w składzie żadnych substancji kontrowersyjnych. Nie ma jakichś ciężkich substancji, których moglibyście się obawiać. Skład rzeczywiście w 100% jest naturalny, a konserwantami są już substancje, które są zawarte. Te naturalne substancje miodu, propolisu, te, które będą działały przeciwzapalnie, antybakteryjnie, przeciwłojotokowo, przeciwgrzybiczo, one też będą ten produkt chronić. Dlatego też jest to świetne rozwiązanie,
I moim zdaniem nie ma sensu kupować dużych opakowań, bo uwierzcie mi, to nie jest preparat, który stosujemy tak naprawdę codziennie w naszej pielęgnacji. Bo przysięgam Wam, makijaż po nim zjedzie. Bardzo szybko będzie się ta skóra przetłuszczać, chyba że Wasza skóra jest mocno odwodniona, mocno przesuszona, mocno ściągnięta i wykonacie na tych preparatach sobie makijaż, no to rzeczywiście będziecie mieć tam taki komfort i ten makijaż będzie się ładnie trzymał. Ale powiedziałabym w 80% przypadków, no niestety to nie są kosmetyki, które nadają się pod makijaż i dzięki którym ten makijaż wyglądać będzie pięknie. To jest ratunek. Ratunek dla Waszej skóry, dla Waszych włosów, na przykład też tutaj na suche skórki, wokół paznokci, na rozdwojone końcówki, na właśnie usta, na jakieś wyjście takie typowo zimowe. Myślę, że każdy z nich sprawdzi się doskonale. Na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym przekazać Wam jeszcze jedną ważną informację. Otóż producent Eveline, producent tego oto preparatu, twierdzi, że jest to profesjonalna kuracja zmniejszająca widoczność niedoskonałości i blizn. Nie wierzcie w to, bo to tak nie działa i żaden kosmetyk nie zniweluje Wam blizn na Waszej skórze, tak samo jak nie usunie Wam rozstępów czy właśnie jakiś tego typu niedoskonałości. No nie do końca tak jest, bo kosmetyki w ten sposób nie działają, zwłaszcza na blizny, gdzie dochodzi do przerwania tkanki łącznej. No nie ma szans. Zwłaszcza kosmetyk, który nazwany jest profesjonalnym, a zdecydowanie do profesjonalnego bardzo mu daleko. Jest to kosmetyk naturalny, który rzeczywiście fajnie sprawdzi się, jeśli będziecie mieć jakieś zadrapania na skórze, a gdzieś ta skóra będzie przysuszona i zobaczycie, że ona się łuszczy. Wtedy rzeczywiście ten kosmetyk podziała jako taki opatrunek i sprawi, że ta skóra będzie wygładzona, przyjemna i szybciej będzie się też koiła i regenerowała. Ale absolutnie nie wierzcie w obietnicę producenta, że zniweluje Wam rozstępy, blizny i całą resztę. Który z nich Wam polecam i który ja bym wybrała? Powiem tak, dopóki nie znałam tego, to opcja w mini takiej pojemności 30 ml tego kremu Egyptian Magic oryginału była dla mnie idealna. Zwłaszcza teraz w okresie jesienno-zimowym podczas różnego rodzaju kuracji z kwasami, kuracji wysuszających, kiedy ta moja skóra jest mocno taka, no powiedziałabym, niekomfortowa czasami, to jest świetne rozwiązanie. Ale teraz, wiedząc o tym, że mamy tańszy, naprawdę tańszy zamiennik, który w składzie jest identyczny plus zawiera ten olej słonecznikowy, to zdecydowałabym się na ten. I mówię Wam to z czystym sumieniem, że nie ma sensu wydawać kupę pieniędzy na produkt, który można znaleźć dużo, dużo taniej, w odrobinę większej pojemności, z jednym składnikiem więcej, a działanie będzie identyczne, konsystencja i tak dalej, wszystko będzie takie samo. Więc dziś stawiam na ten i polecam Wam ten. Jeśli chcecie sobie wypróbować i przetestować, jak on działa, to zdecydowanie Eveline na początek Waszej przygody będzie świetnym rozwiązaniem. A jeśli się okaże, że krem idealnie Wam pasuje, a sprawdza się w Waszej rodzinie, koi, regeneruje, łagodzi, nawilża, odżywia itd., itd., wybieracie się na przykład na ferie zimowe w góry i potrzebujecie czegoś takiego, co będzie Was chronić, to myślę, że wtedy warto zastanowić się nad tym, by kupić sobie dużą pojemność tego oto kremu, zamiast zabierać ze sobą dwa pojemniczki o 40 ml. No chyba, że macie miejsce w walizce, no to wtedy opłaca się wziąć jednak te dwa pojemniczki o pojemności 40 ml w cenie około 40 zł. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda przy wyborze któregoś z tych oto kosmetyków. Teraz już wiecie, co ja na ten temat sądzę, co te preparaty mają w składzie, jak rzeczywiście będą działać, jakie mają konsystencje i myślę, że tym samym możemy się już pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Wszystkie ważne informacje jak zawsze znajdziecie w opisie do filmu. Widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!